Jakby mnie ktoś zapytał o smaki z dzieciństwa, co pamiętam z dzieciństwa, jaki smak dominował, to odpowiem: smak proziaków. Pamiętam, jak je babcia robiła na prozie, czyli na sodzie oczyszczonej. Dzisiaj to kupimy w sklepie pod nazwą soda oczyszczona. Takie proziaki robiła na blasze. Po obiedzie, jak już obiad zjedliśmy, to zarobione wcześniej ciasto kładła na blachę, na tą taką ostygającą blachę i wychodziły pyszne proziaczki. Takie właśnie. I dzisiaj takie zrobimy razem. Dobra. Jak zrobić takie proziaczki? Robimy je w ten sposób, że przygotowujemy mąkę. Mąka pszeniczna 550. Do mąki dodajemy soli. Soli do smaku. Kluczowa sprawa, czyli proza. W sklepie dostaniemy to pod nazwą soda oczyszczona. Babcia moja zawsze używała sformułowania proza. Jajko. I zsiadłem mleko. Tyle, ile potrzeba, czyli tyle, ile mąka zabierze. Najpierw robimy łyżką. Po czasie musimy przejść na sterowanie ręczne, bo ciasto najlepiej się wyrabia ręcznie. Dłonie tajemniczej asystentki pracują, bo przecież się trzeba pracować włożyć. Ciasto musi być gładkie. Nie zapominać o podsypaniu dobrze, żeby się nam nie przyklejało do stolnicy. Ciasto wyrobione. Teraz dzielimy ciasto na takie kawałki odpowiadające wielkości proziaka. Taki proziak jak wielkości dłoni, męskiej dłoni to jest duży, a kobiecej, drobnej dłoni to jest mały proziak. To już jak chcemy sobie to robimy. One mogą być różnej wielkości. To nie robi się w formie, tylko robi się całkowicie ręcznie, więc można sobie pozwolić na dużą dowolność co do wielkości i kształtu. Uda nam się potem fajnie upiekło na blasze. Przygotowane kawałki ciasta rozwałkowujemy małym wałeczkiem, a może być duży, ale to jest taki specjalny wałeczek do proziaków. Proziaki po wyrobieniu na taką finalną już postać układamy do wyrośnięcia. Będą sobie rosły na deskę, a deskę na piecyk. Jeszcze sprawdzimy, czy jest dobra temperatura na koziaczki. Sprawdza się to w ten sposób. Centralny komputer. Otóż jak jest za duży płomień, za dużo jest w piecu, to musi się to wypalić, bo to jest nie ta temperatura na koziaki. Proziaczki już podrosły i dajemy je na blachę. Najlepsze proziaki są takie z blachy. Z blachy. Pod kuchni opalanej drewnem. Można je zrobić domowym sposobem też na jakiejś patelni, ale za smak nie gwarantuję. Przyspieszają i nabierają charakterystycznego kolorku, który da tylko i wyłącznie taka żeliwna blacha. Najlepsze proziaki wychodzą, no niestety, na takiej płycie opalanej żarem.
Gotowe proziaki przekładamy do ściereczki. Musimy to zawinąć, żeby schować pod pierzynę. Albo okryć jakimś grubszym ręcznikiem, po to, żeby one, jak się to mówi, doszły. Proziaczki gotowe. Oczywiście najlepsze z żółtym wiejskim masełkiem, które się rozpływa na letnich proziaczkach.